Dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Ducha z Tsushimy. Po ataku na zamek dostaliśmy opcję, żeby ratować okoliczne wioski, które są napadane przez Mongołów i właśnie taką jedziemy jedną uratować. Z tego co wiem, tak. Takim znaczkiem się to odznacza. Było ich 7, z tego co kojarzę. Teraz sobie możemy... Tak, Halczewski, będziesz na streamie. Pozdrowienia ze streamka od Mai i Halczewskiego. Opa, oj. O! Trochę poćwiczyłem już sobie refleksik co do odbijania tego wszystkiego. Teraz lepiej to idzie. Tam mamy złych panów. O. I ogólnie za przejmowanie tych pól odkrywa nam się mapa. Ajajaj. Odkrywa się mapka. O, to jest tak... Jezu! To debil. Pozdrawiaj. Kogoś zabił? Kurde. Pozdrowienia od mojej subskrybentki. Tak, tak. Kiedy walczysz z trudnym przeciwnikiem, wykorzystaj podstawę. Dawno nie zginąłem w tej grze. Masz. Tam od razu. Ojej, już jest przekozackim kotem, no jest przeuroczy. Do tego mu nie można odebrać. O, cześć. Dobra. Pani już jest safe. Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie, tam jest jeden na górze. To nie słyszeliście typy jarzek krzyków? Reszta ginęła. Teraz muszę na górę specjalnie. Nefajne. Wiszę ci 1000 kg, a za co? Chiharu! Nie wiem, ale wisisz tak o... Aha. Ez. Wszystko będzie dobrze. Nie wiem, ale wisisz tak o... Aha, no okej, to ty mi wisisz suba dla sportu. No, dokładnie. Liczyłam, że przyjdziesz. Idź, dbaj o siebie. Reklama sushi na sushi, to jest to. Klikamy w link na czacie dla pieniędza. Kurde. Dobrze, zaraz zrobię to czerwce. Jezu, jak on odskakuje dziko. Tę kółka, no. Pomóc panience. Nigdy nie zapomnę tej chwili. Postaraj się uważać. Kurde, bo... A, może bym okno zamknął wcześniej.
Jak zrobię meduzę? To jest banalne. Proszę. Teraz subektuję drugiego. No jak nie? Jak nie była? Co to jest meduza? Gdy chodziło o tornado? Nie dopóki żyją. Zaraz se sprawdzę. A wiem, o jaką meduzę ci chodzi, dobra. Jest tu ktoś jeszcze, nie? Proszę, pomóż! Uwolnię cię. Ja muszę sprawdzić, jak się to robiło. Zawdzięczamy ci życie. Weź klucz do zbroi Gosaku. Zrób z niej użytek. Widzieliście zbroję na własne oczy? Nie ośmielilibyśmy się, panie. Mieliśmy strzec jej dla kogoś takiego jak ty. Dobra, Kalczewski, zrobię to. I tak oto podnosimy sobie poziom legendy. O, 2 punkty techniki to tak zostawiłem, żeby tutaj wydać. A to może po odcinku Maja, co? 7 minut nagrywania jest. Dzień se śpi, chyba potrzebuje chłop odpocząć. O, co? I pat. A, tutaj miałem wszystko. Co? No ja nie wiem, co. Co. Te naczyni cuda. Wejdźmy sobie ulepszyć coś. To jest babka od łuku. Dobry łuk jest dziełem sztuki, panie. Długi łuk. O, zasięg rośnie i obrażenia. Świetna precyzja i zasięg. Maja. Dobra, świetna. Dziękuję. Precyzja i zasięg jest. I płatnerka może mi ulepszyć coś. O, a tutaj może ktoś coś powiedzieć. Ja chcę posłuchać. Duch zemsty. Wróciłem przez kreską. Powrócił na naszą wyspę, mój panie. Zabija ludzi w starych ruinach. Nie słyszałem o tym duchu. Jesteś pewna, że to nie Mongołowie? Nie znasz legendy o ostatniej klątwie pana Yarikawy? Muzyk Yamato opowiada ją jak nikt inny. Znajdziesz go przy starej Yarikawie. Poszukam go. Okej, to będzie kolejna technika, którą możemy odkryć. Kurde, nie przytrzymałem. Moje, aby zobaczyć. Okej. Taniec gniewu. Zestaw do ozdabiania miecza. To sobie zostawimy na potem w takim razie. A to... A. No dobrze. Dobrze. Zrobię tą meduzę po odcinku. Nie będę tego robił tutaj. Dobra, płatnerka. Ona chyba była gdzieś w tę stronę. O, dokładnie. No tak trudno się koty rysuje, nie wiem. Znam się na każdym rodzaju pancerza. Ubranie Ronina, ubranie Tadayoriego.
To ja nie chcę. Nie mogę wzmocnić twojego pancerza. A, dobra. Solidna ochrona. To chyba byłoby w tym miejscu na tyle. I... No stąd... Musiałbym, kurczę... Tyle jest tych zadań, że nie wiadomo za co się zabrać. Czysta opowieść. Techniki, ulepszą się. Już Harczewski, wiem o co ci chodzi, spokojnie. O, to jest spoko. Kunaj zadaje dwa razy więcej obrażeń, no przekonaj. Zostałem przekonany. O, gadanie. Nastały mroczne czasy, panie. Mądrze jest prosić o pomoc Kami. Ich ołtarze są za bramami Torii. Czasem się zastanawiam, czy nas słyszą. Zawsze słuchają i obserwują. Jeśli będziesz próbował, odpowiedzą. Dziękuję. Nie ustanę w wysiłkach. Czyli tak w sumie nic się nie dowiedziałem specjalnego. Okej. Okay. A co tutaj, że musi... A, Trapper, bo on ma jakieś ulepszenia. Okej. Okay. Ale nieważne. Teraz ulepszenia nie są ważne. Ważne jest to, abyśmy sobie obrali aktualny cel. A ja bym się chciał przejść tutaj. Bo tutaj. Tylko 5-9 u tego pana. Więcej nie mamy. No dobra, to ja bym chciał tutaj się transportował. Fast travel. Szybka podróż. I będziemy kopytkować. Kilometr? No dobra. To będzie live z kalambur z subikami, nie ma problemu. Jazda. Tylko tego się nie spodziewałaś. Nie ma problemu, będzie live z kalambur z subikami, to da się załatwić. Lepiej tak niż inaczej, nie? Opa, kwiatek. Ja tam szybko się... No, trudne. O, ja 4 rzeczy mogę teraz ulepszyć, sztos. Maja BMW is happy, świetnie. Omijamy. Idziemy prosto do celu. Idę. Poszatkuję cię. Szybciej. Szybciej. Popytkuj, 250 metrów zostało. Idźmy do Ishikawy. Kto mi stawi Dobra. Czoła? Chodźcie. No który? Czar. O! On się odważył. Okej.
Au, au, spędzi. O, oni już... Postawa kamienia sprawdza się przeciw karmierzom. Dobrze. Cześć. Też skrzynki, ojojoj. Ratunku! Ratujmy panią. Dzięki ci, panie. Lepiej nie zbliżaj się do bagien przy osadzie Numata. Ukrywają się tam Mongołowie. Dogodne miejsce. Idealne do wypadów. I atakowania wędrowców z zamku Kaneda. Chyba tam nie zmierzasz, prawda? Nie mam jak innego nie. wyboru. I ha, 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 ha. Idźmy do pana Ishikawy. Obóz uchodźców. Sensei Ishikawa chciał się tu spotkać. Nie ma go. Może ktoś go widział. Let's talk. Ten obóz uciekinierów. Na skraju Zatoki Umugi. Jest przeklęty. Ludzie znikają. Ci ludzie są bezbronni. Nie mają własnego domu. Jak to? Stanowią łatwy łup. Wielu uchodźców straciło rodziny. Bliskich. Dzieje się coś bardzo niedobrego. Położę temu kres. Tak będzie. Panie, udało ci się na coś zapolować? Chłoba dymna. Tunaj. Oby pomogło. Amunicja i zasoby. Przykro mi. To niestety za mało. Strasznie drogie są te bardzo rzeczy. Nie podoba mi się to. Udanych łowów, mój panie. Jak nie było go tam? O, tutaj ktoś jest. Jeżeli emotka z niejuchem się przyjmie, to będzie najsłodsza. Sensei udał się w stronę wybrzeża. Kazał ci przekazać, byś dołączył do polowania. Mówił, że zrozumiesz. O podboju. I ha, 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 ha. Kopytkujemy do senseja. O Jezu, jakie darcie się. Sensei Ishikawa ma kłopoty. Au. Ludzie, no. Cześć, sensei. Masz w kostkę. Ops, ops. Jeszcze skrócimy na jęki, co ma się chłopak męczyć. Chłopa nisko, no chłopie, już zabiłem ich. Paskudna rana. Przeżyję. Powinien pan zaczekać w obozie. Wpadłem na trop Tomoe. Nie mogłem jej zgubić. To jej łucznicy? Krzyczeli moje imię. Nadciąga wsparcie. Proszę się opatrzyć. Zajmę się tym. Doto! Doto!
Au. 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 Dawaj, 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 dawaj. O. Ty strzelać nie potrafisz, a chcesz postrzelać na padzie? Z łuku, który się naciąga? Nieźle, Sakai. Okrążyli pana. To moja ich wyszkoliła. Nie dlatego pana osaczyli. A więc dlaczego? Słucham. Nie zauważył ich pan, bo był zbyt skupiony na szukaniu Tomoe. Nawet ja popełniam błędy. Nie, nieprawda. Tylko przy niej. Ruszajmy dalej. No, pojechał mu grubo, tak po ambicji. Tutaj! Nie masz PlayStation, to nie udowodnisz, jak jesteś dobry, tak? Co pan wie o obozie? W większości są tam łucznicy. Tomoe jeździ z nimi po całej Akashimie. Ufają jej. Jest po prostu użytecznym narzędziem. Na razie. Póki co, no. Tomoe zdradziła, nim dołączyła do Mongołów. Ale nie powiedział mi pan, co się stało. Wykorzystała moje nauki, by pomóc zabójcom. Za pieniądze. O nie. Nie wyjaśnia, dlaczego zaatakowała. Sakai, jak samuraj rozprawia się z zabójcą? Wziął pan odwet. Zaatakował pan ją. Potraktowałem Tomoe jak każdego mordercę. Była panu bliska. Nie robię wyjątków, Sakai. Najpierw Kironori Nagao. Teraz Tomoe. Może choć ty mnie nie rozczarujesz. Dobrze by było, nie? No to Maja tutaj jednak na grubo poleciała. Co tam leży? Polują na ludzi dla zabawy. Nie dla zabawy, to trening. Nie znają litości. Nadmierna przemoc osłabia wojownika. Jak zbyt dużo jadła i napitków. Masakra. Tomoe przybyła do pana, żeby się uczyć. A co robiła wcześniej? Jej matka należała do rodziny kupieckiej w Umugi. Ojca nie znała. Dlaczego pytasz? Człowiek nie staje się zabójcą z dnia na dzień. Nawet mistrzyni łucznictwa. Zamiłowanie do rzezi ma we krwi. Też w tym jest. Łucznicy odstrzeliwują miejscowych jak psy. Tomoe i jej sojusznicy zanadto lubią przemoc. Zabójca jest panem broni. Samuraj jest panem samego siebie. Poświęcił pan życie dla sztuki łucznictwa. Łucznictwa, ale nie zabijania. Nie wychodzi na to samo? Raz przywiązałem rannego sługę do siodła cięciwą. Gdy nie miałem noża, kroiłem mięso grotem strzały. Więc łuk to coś więcej niż broń. A samuraj tak. Jest kimś więcej niż zabójcą. Mądre nauki. Na razie Maja, papa. A wyślesz mi szkic? Jeśli nie zjednamy Tomoe, nie będzie wyjścia. Trzeba będzie ją zabić. Uczyłem ją. Jestem za nią odpowiedzialny. Ja to zrobię. Dzielisz winę tylko, jeśli wzniecałeś jej żądzę przemocy. Przyjąłem ją. Okej. Mogłem dostrzec mrok w jej duszy. Ale nie dostrzegł pan. I to pana przeraża. Raczej martwi. A ile ładniejsza jest ta druga kraina w ogóle.
Już nie zauważyć. Potraktujemy to jak Fort Nakayama. Obejrzymy obóz, znajdziemy słabe punkty. Zaplanujemy atak. Tak jest. Na razie Karczewski. Najpierw trzeba się zorientować. Dalej pójdziemy. Podoba mi się głos. O, sprawdź link na czacie. O, Danonek. Świetnie. Słyszę ich. Szkolą tu uczników. Zdecydowanie. Let's look. Szkolą się przeciw samurajom. Niech więc nauczą się więcej. Mongolski styl walki. Mieszany. Uczy ich Tomoe. Zajmiemy obóz. Potem ją znajdziemy. Gdy zaatakujesz, moje strzały trafią nasz cel. Legion Harsinta. Ja sam byłem. Headshot. Kolejne. Dobra, jestem lepszy w przechowaniu, o to niech on strzela. Oj tak. To byłe tu nie ma. Upewnijmy się. Do dzieła. Zbyt otwarte, żeby ona tu mogła być. Zbadaj. Co to zaopatrzenia? Japońskie łuki i tarcze. Do dostarczenia w całej Toyotamie. Tworzy więcej obozów treningowych. Jedne w Otsunie, kolejne w Kusi. I nie tylko. Okej, okay, o tutaj coś mamy. Wiadomość, po japońsku. Co napisano? Wielki Hanie, zdobywco Tsushimy. Zanim upłynie rok, twoi łucznicy będą zabijać samurajów jak ja. A ja przyniosę ci głowy senseja Ishikawy i Jina Sakaya. Ojej, to moja tu była. Podpisana zdrada. A ona to odrzuciła. Jest groźna. To może mieć tylko jeden koniec. Wiem, jaki masz plan. Wiedza i czyn są różne. Wątpisz, że jestem samurajem? Tomoe to mój największy sukces. Lecz jeśli trzeba, zabiję ją, by ratować wyspę. Taka jest służba. Ta lista pomoże znaleźć pozostałe obozy. Więc pomścimy zdradę Tomoe. Sakai! Dobry z ciebie, wojownik. Mógłbyś być wielkim wodzem. Ale nie podważaj mojego autorytetu. Punkt techniki. Talizman precyzji. Właśnie, bo ja mogę dodać sobie talizman. Wait, czy coś tu mi się jeszcze pokaże? Nie. And. Talizman. Talizman. No, w sumie dobrze dostaję, więc... O. Mistrz talizmanów. Maski. Można olać. Mamy jakieś... Talizmany większe. Kaski. Kolekcja. Nic.
Dobra, weźmy ten cios z konia. Trzeba to zmaksować. Także dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Pa, pa.